Dzień dobry. Drodzy Państwo, dzisiaj dzień Jana Pawła II. Tak. Dzień papieski to od 2005 roku, kiedy Sejm ustanowił właśnie taką datę, takie święto. Jest z nami ksiądz proboszcz parafii świętego Jana Pawła II w Warszawie na Bemowie. Ksiądz Sławomir Abramowski. W refrenie naszego hymnu śpiewamy Marsz, marsz Dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski, a można by też zaśpiewać Marsz, marsz Abramowski z ziemi świętej do Polski i wtedy powstaje parafia na Bemowie właśnie. Rzeczywiście tak było, że powstawała parafia i ksiądz przyjął to zaproszenie do bycia proboszczem, opiekunem tej parafii. I tym warunkiem właśnie, czy tym takim kuszącym elementem był patron parafii, czyli święty Jan Paweł II. Tak było, prawda? Tak było. Rzeczywiście przez 12 lat byłem misjonarzem Fidei Donum w Ziemi Świętej, głównie w Izraelu, ale też trochę w Palestynie. No i generalnie się tam dość dobrze czułem. Jak się już pozna mentalność tamtych ludów, prawda, Żydów, Arabów, to rzeczywiście człowiek też zaczyna kochać tych, do których jest posłany. No i wtedy właśnie kardynał Nycz poprosił mnie, żeby przejąć właśnie taką parafię, którą chciał otworzyć właśnie na Bemowie. No i właśnie te dwa elementy, które tak mi się spodobały, to było właśnie to, że jeden z nich to był właśnie ten, że to będzie parafia świętego Jana Pawła II. Ja szczerze mówiąc, w dużej mierze moje powołanie zawdzięczam temu papieżowi, więc no jakby dla mnie on był zawsze ważny. Wychowałem się na nim, na pielgrzymkach i tak dalej, takie, no w dużej mierze. Takie moje, oprócz mojej takiej formacji osobistej, która była we wspólnocie neokatechumenalnej, to też no właśnie papież Jan Paweł II był tym, który no był ważny dla mnie w tamtym czasie. Także... I teraz może ksiądz dalej to dzieło prowadzić. A czy czuje ksiądz czasem takie wsparcie patrona, czyli świętego Jana Pawła II? No tak. Jan Paweł II rzeczywiście jest... No załatwia różne rzeczy, krótko mówiąc. A na przykład co? To ludzie tak lubią przykłady, ja też. Ojej, no to z takich anegdotycznych, no to zawsze na przykład... My mamy odpust 22 października, ale ponieważ 22 października to zwykle jest pogoda taka sobie, więc zawsze robimy festyn w maju. No więc na ten festyn w maju, kiedy są właśnie urodziny papieża, zawsze mamy piękną pogodę. Ja zawsze mówię, no ja nie jest, proszę zawsze o pomoc właśnie świętych Mojżesza i Eliasza i Jana Pawła II. Zawsze mamy piękną pogodę na festyn. Wiadomo, do kogo się modlić, ale też musi być taka osoba wierząca pewnie. Proszę księdza, parafia tym się Ale też zdarzają się i uzdrowienia za sprawą Jana Pawła II. U was właśnie w parafii. Tak. Były takie świadectwa, tak? Tak. Jest to zanotowane? No gdzieś tam mam to tak? spisane. Koniecznie. Tak. To też jedyna parafia w Warszawie, w której komunia udzielana jest pod dwiema postaciami, czyli chleba i wina, więc to też powód, żeby odwiedzić to bardzo ciekawe miejsce, ciekawe pod względem też religijnym. Ale chciałabym, żebyśmy porozmawiali teraz, proszę księdza, o tym, co z tego przełomowego pontyfikatu Jana Pawła II pozostało do dziś i co powinniśmy mieć szczególnie na uwadze, kiedy sobie próbujemy przypomnieć tą ważną rolę, jaką odegrał. Tak, rzeczywiście dzisiaj Jan Paweł II to jest taka osoba trochę zapomniana, której wizerunek został właściwie oddzielony od osoby. I na przykład młode pokolenie w ogóle nic nie wie tak naprawdę o Janie Pawle II, oprócz memów i kremówek, niestety. A ten święty zapisał się w historii no, wieloma rzeczami. Ja już tu nie chcę mówić o kwestiach politycznych, tym, że rozwalił komunizm, że tam gdzieś wojnę w Wenezueli zatrzymał, czy inne tego typu rzeczy, że odwiedził Izrael właśnie, czy w ONZ przemawiał. No takich rzeczy było sporo. Ale ja myślę, że Jan Paweł II tak ogólnie dla Kościoła no i dla nas wszystkich, no to się, że tak powiem, zapisał dwiema rzeczami. Po pierwsze Bożym Miłosierdziem, świętem Bożego Miłosierdzia, który jakby jak iskra z Polski, to co było w tym proroctwie do Faustyny, rozeszła się na cały świat i kult Miłosierdzia Bożego dzisiaj jest rzeczywiście na całym świecie
I to myślę, że to jest dzięki Janowi Pawłowi II, oprócz oczywiście Faustyny. No i druga rzecz, no to jest nowa ewangelizacja. Oczywiście Jan Paweł II wprowadził Kościół w to trzecie tysiąclecie z takim pełnym przekonaniem, że to jest czas, kiedy Kościół musi przejść jakby z duszpasterstwa tylko sakramentów do duszpasterstwa misyjnego, do duszpasterstwa nowej ewangelizacji. O, i to myślę, że dzisiaj Kościół chyba najbardziej przeżywa. A ta nowa ewangelizacja na czym ma polegać? Na czym polega w księdza rozumieniu takim codziennym w kontakcie z parafianami, z wierzącymi? No to jest parę rzeczy. Znaczy, no generalnie pierwsza rzecz, no to jest preewangelizacja, która polega na tym, że człowiek, któremu jakby no chcemy pomóc, przekazując mu dobrą nowinę o tym, że jest inna perspektywa, inne rozwiązanie dla jego życia, w którym śmierć jest zwyciężona, ten człowiek musi przede wszystkim mieć poczucie, że jesteśmy mu życzliwi. Więc jakby to wszystko, co robimy w Kościele, no musi być otwarte dla ludzi, żeby oni nie widzieli Kościoła jako rzeczywistości, która jest przeciwko nim. Bo jeżeli człowiek widzi, no nie wiem, ludzi Kościoła albo wierzących jako kogoś, kto jest przeciwko nim, to nigdy nie przyjmie od nich Ewangelii. No i druga rzecz, no to jest już samo jakby głoszenie Ewangelii. To znaczy, każdy z nas ma jakiś swój charyzmat w Kościele, no bo ci, którzy jesteśmy bierzmowani, to jakby pewne dary otrzymaliśmy od Boga. I każdy z nas ma jakąś swoją misję w budowaniu Kościoła. Tego, proszę Państwa, w dniu papieża Jana Pawła II się trzymajmy. W czasach, kiedy płoną kościoły na zachodzie Europy i kiedy morduje się wciąż chrześcijan, to, że możemy bezpiecznie ten dzień obchodzić w Polsce, powinno być naszym skarbem. Proszę księdza, tutaj jest chleb wypieczony specjalnie w tym programie. I chcielibyśmy się nim podzielić z księdzem i parafianami. Proszę przyjąć to jako nasz dar i proszę pozdrowić wszystkich parafian. Od programu wstajemy. Dobra. Dzisiaj wieczorem po mszy świętej będziemy konsumować. Zapraszamy parafię świętego Jana Pawła II na Bemowie. Bardzo księdzu dziękujemy za dzisiejszą obecność w studiu. I Państwu dziękujemy i przekazujemy głos naszym przyjaciołom. Dobrego dnia. Dobrego dnia. Bardzo Ci dziękujemy, Karol. Takie naprawdę piękne zakończenie tego programu. Piękne. Widzę, że Sławek aż łezka się zakręciła. Łezka się zakręciła, trochę się robię głodny. Tak. On nie wygląda takiego, ale jest bardzo wrażliwy. A przyjaciele Republiki cały czas na posterunku, o poranku z Państwem i z naszym gościem. Gościem politycznym, bo na kanapie naszej w Przyjaciołach Republiki jest Robert Gontarz, Prawo i Sprawiedliwość. Witamy, Panie Pośle. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy dzień dobry, bardzo serdecznie. Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich przyjaciół Republiki. Ja patrzę tutaj na kartkę i Michał sporządził notatki, przygotował tematy. Zatem jeżeli jesteś takim prymusem, jesteś tak dobrze przygotowany, ja to mam zaczynaj. Zacząć? Tak. Panie pośle, tych tematów jest tyle, że ja nie wiem, czy nam czasu starczy, słuchajcie, ale spróbujmy teraz zupełnie poważnie, mówiąc poważny gości, poważna rozmowa. Mamy rocznicę wyborów 15 października. W efekcie tego, co zdarzyło się przed rokiem, mamy zmianę władzy. Nie będę pana pytał o samą ocenę rządu Donalda Tuska, bo... Ale może pan pytać. Bo wiemy, jaka będzie odpowiedź, to jest oczywiste. Jesteście konkurencją dla siebie polityczną. Natomiast ja zapytam o co innego. Co wynika z tych wszystkich działań, które na przestrzeni ostatnich 10 miesięcy, bo tylu mamy zainstalowany rząd Donalda Tuska, to w wyniku wyborów wynika. Panie redaktorze, mam wrażenie, że to wszystko, przed czym ostrzegaliśmy, w tym momencie się spełnia. Ja nawet sam osobiście nie byłem przekonany, że będą aż tak źli w tym swoim rządzeniu. No pierwsza rzecz, która wydaje się taka fundamentalna. Czyli nawet pan nic się nie spodziewał. Nie no, panie redaktor, to już naprawdę nie jest tylko nieumiejętność, ale wręcz dywersja. To, co oni robią, to jest po prostu coś skandalicznego. Jak oni mogli doprowadzić do sytuacji, że w ciągu jednego roku nagle dochody z CIT-u zaczynają spadać przy wzroście gospodarczym? Wzrost gospodarczy oczywiście jest odłożony w czasie. To, co robiliśmy, no nie mogło być zatrzymane jednym machnięciem ręki, choć oni naprawdę robią wszystko, żeby polską gospodarkę zaorać. No niemniej jednak mamy wzrost gospodarczy i spadek dochodów z CIT-u o około 12 miliardów złotych już w tym momencie, a o 41 miliardów złotych będą
niższe dochody budżetowe niż to było zaplanowane. I oczywiście ja wiem, że finanse to nie jest taka sfera, która pobudza jakieś wielkie emocje, bo gdzieś tam jakieś wielkie pieniądze, tylko ostatecznie musimy pamiętać, na co to się przekłada, bo ten brak pieniędzy ostatecznie skutkuje tym, że będzie zamykanych prawdopodobnie 7 z 9 oddziałów kardiologii dziecięcej. Znaczy, można być bardziej brutalnym w swoim rządzeniu niż zamykać oddziały kardiologii, które leczą serduszka małych dzieci. No ciężko to sobie wyobrazić. No dobrze, panie pośle, ale jeżeli były pieniądze na te oddziały, i to nie tylko oddziały kardiologiczne, bo dzisiaj zapaść w ochronie zdrowia jest tragiczna i mamy widmo realnego bankructwa nie tylko oddziałów, ale całych również szpitali. To no, co takiego się wydarzyło? Panie redaktorze, no jeśli Związek Zawodowy Krajowej Administracji Skarbowej wysyła pismo, w którym mówi o tym, że wręcz dochodzi do dywersji w Krajowej Administracji Skarbowej, gdzie zamieniono ekipę, która ma ścigać tych wszystkich, którzy zajmują się wyłudzeniami podatków, na jakąś tam bazę analityczną, gdzie zlikwidowano kontrolę bez uprzedzenia, tylko musi być dwutygodniowe uprzedzenie. W związku z tym ci wszyscy, którzy chcą wyłudzić VAT, jeśli dostaną informację, że za 2 tygodnie będzie kontrola, to nie zdążą zamknąć tę firmę, a pieniądze już dawno będą wytransferowane. W związku z tym tych pieniędzy po prostu nie ma. Jest ogromne przyzwolenie na wielką kradzież, która była w latach 2008-2015, w czasach rządów Platformy, poprzednich rządów Platformy, gdzie 400 miliardów złotych wyparowało. Te 400 miliardów złotych to są pieniądze, które wtedy wyparowały, a które by starczyły na 13-14 emeryturę na 20 lat. Wtedy pieniędzy nie było i dziś wracamy do tego samego. Za chwilę będzie przekroczony próg budżetowy. No, Stuski pan powiedział, pieniędzy nie będzie tak jak on. No pieniędzy, no tak, tak, panie redaktorze, te słowa wyryły nam się wszystkim w pamięci. I problem polega na tym, że oni chyba bardzo polubili to hasło, że im się to spodobało, bo dziś wdrażają je z powrotem w życie. I to wydaje się, że tych pieniędzy zaczyna bardzo mocno brakować, że wpływy budżetowe nagle się tak kurczą w bardzo dobrej sytuacji gospodarczej. To jest nieumiejętność rządzących, czy świadoma polityka? Bo jeżeli to jest świadoma polityka, to jest polityka samobójcza. Zaraz ich wyborcy zmiotą z planszy. Panie redaktorze, to jest taki miks właśnie. Jest trochę nieumiejętność i trochę, mam wrażenie, działanie świadome. Oni łączą te dwie najgorsze rzeczy w jedną całość i wychodzi koalicja 13 grudnia, choć oni siebie nazywają 15 grudnia, miało być przecież święto. 15 października. 15 października miało być święto narodowe. No ja nie słyszałem, żeby oni jakoś świętowali. Ja mam wrażenie, że to mogłaby być jakaś stypa narodowa w związku z tym, co się wydarzyło, jak te rządy funkcjonują. Wydaje mi się, że jest nieumiejętność, ale i również celowe działania. Bo to, co się dzieje, to jest coś naprawdę niebywałego. W bardzo dobrych czasach, kiedy powinniśmy przygotowywać się na nieprzewidziane. Przypomnijmy rok 2019. Prognozy szły bardzo dobrze. Nikt nie spodziewał się, że w roku 2020 wybuchnie pandemia i będzie trzeba ratować gospodarkę ogromną ilością pieniędzy. To wtedy premier Morawiecki zaplanował na rok 2020 deficyt, budżet zrównoważony. 0 zł deficytu miało być. No w tym momencie zaciągamy kredyty pod kurek. Jednocześnie to zadłużenie będzie obsługa długu. Będzie na poziomie 2,5% PKB w przyszłym roku. I ktoś może powiedzieć, no bardzo dużo. No oczywiście bardzo dużo, ale to niesie bardzo negatywne konsekwencje. Bo w związku z tym jesteśmy pod szczególną lupą instytucji finansowych. A co za tym idzie, będziemy dużo drożej zaciągać pożyczki i co jeszcze gorsze, będziemy zaciągać pożyczki za granicą. 120 miliardów złotych będzie kredytów zaciągniętych za granicą. W porównaniu na rok 2024 to było, jeśli dobrze pamiętam, 15 miliardów złotych. To jest bardzo niebezpieczne, jeśli zadłużamy się za granicą, bo po pierwsze są bardzo realne prognozy, które mówią o tym, że za chwilę złoty osłabnie, co zresztą jest bardzo na korzyść obecnej ekipy rządzącej, bo oni będą robili wszystko, żeby Narodowy Bank Polski no, zniszczyć, zlikwidować w tej formie, żeby złoty był zdecydowanie słabszy, bo wtedy będą mogli pewną regułę taką fiskalną zastosować i jakieś tam pieniądze im do budżetu wpadną. Ale słabszy, panie pośle, polski złoty, czy w perspektywie czasowej zastąpiony euro? Panie redaktorze, no to ja nie mam wątpliwości, że oni będą chcieli zastąpić polskiego złotego walutą euro. Ale w jakiej perspektywie czasowej? Myślę, że w jak najszybciej. Na szczęście nie spełniają warunków, na szczęście. Dla
No, tylko, że tak, to jest szczęście, szczęście tylko, w nieszczęściu. Tylko problem polega na tym, że oni te warunki rozumieją tak, jak właśnie oni je rozumieją. Ja rozumiem. Panie pośle, skoro mówimy już o pieniądzach, o kredytach, no to takie pierwsze skojarzenie, które przychodzi normalnym Polakom do głowy, to są kwestie mieszkania. Wielu Polaków zaciąga kredyt na mieszkanie. Okazuje się, że w Sejmie mamy takie osoby, taką jedną osobę, która jest właścicielem 12 mieszkań i pobiera dodatek na wynajem 13. Co pan o tym sądzi? Oczywiście mówimy tutaj o pośle Kropiwnickim. No, szanowni państwo, no to jest sytuacja, oczywiście to jest zgodne z prawem, no, ale czy to jest etyczne, no to wszyscy powinniśmy sobie zadać pytanie. Jeśli ktoś zarabia, bo wydaje mi się, że nie czytałem oświadczenia pana posła Kropiwnickiego, ale on chyba te mieszkania wynajmuje. Jeśli ktoś zarabia całkiem duże pieniądze na wynajmie mieszkań, no to można się zastanowić, czy naprawdę w takiej sytuacji, gdzie ktoś jest bardzo zamożnym człowiekiem, powinien w ten sposób się zachować. Zresztą to jest właśnie takie symptomatyczne dla tej obecnej ekipy rządzącej, że to, o czym oni mówili, kiedy my rządziliśmy, że tutaj Prawo i Sprawiedliwość to po prostu żyje ponad umiar i w ogóle jesteśmy okropni, a jaki rząd jest liczny. Oczywiście mają rząd najliczniejszy w historii III Rzeczypospolitej Polskiej, można powiedzieć, no, zbudowali największy rząd. No, problem w tym wszystkim, że ten rząd nie działa, a przynajmniej nie działa tak, jak powinien. Zatrudnia ludzi, ale no, jak funkcjonuje, to już przed chwilą rozmawialiśmy. No i jest wiele przypadków obecnej ekipy rządzącej i to jest problemem, że oni tak bardzo butnie, z taką wielką arogancją się zachowują, że nawet jeśli coś jest wątpliwe etycznie, to mogliby powiedzieć, mogliby naprawdę przedstawić te argumenty, dlaczego oni to robią. No tutaj wczoraj widzieliśmy, jak zachowywał się pan wiceminister Myrcha w stosunku do pana redaktora Boreckiego. No, czy można być bardziej aroganckim, niż udawać, że drugiego człowieka nie ma? Jeśli jest niewinny, mógłby powiedzieć, mógłby to wyjaśnić. Telewizja Republika nakreśliła ten problem, tę sprawę związaną z tym ryczałtem, z tym wynajmowaniem mieszkań i tak dalej, ale on przecież, jeśli czuje się taki niewinny, mógł stanąć, mógł powiedzieć, ale panie redaktorze, jest nie ma uzgodnionej wersji, panie pośle. No właśnie, panie pośle, my ustaliliśmy tutaj już wśród przyjaciół, że to chyba była jednak, to było chyba jednak rozwiązanie korzystne dla posła Myrchy, po prostu się nie odzywać. Znaczy nie, no ja mówię, że gdyby czuł się niewinny, gdyby czuł, że może to wyjaśnić. A za co by pan chciał, panie pośle, za co by pan chciał pochwalić rząd Donalda Tuska? Mówię trochę to z wielkim ubolewaniem, ale ten rząd, najbardziej można pochwalić tych ministrów, którzy najmniej robią, bo oni najmniej szkodzą, najmniej psują, ja mam wrażenie. Najmniej psują, najmniej szkodzą. Ale jest pan złośliwa, tutaj kolega Sławek chciał naprawdę usłyszeć jakąś pochwałę. Ale wiecie, pan zapewne wie, może nie wszyscy nasi widzowie wiedzą, że jest taka pani minister do spraw społeczeństwa obywatelskiego. Tak, no słyszałem... Już jest inna, bo to jest zmieniona była. Tylko dzięki temu się dowiedziałem, że jest. W ogóle tych ministrów jest naprawdę tak wielu i oni, niektórzy to się w ogóle, mam wrażenie, że niczym nie zajmują i wtedy wypadają przeciętnie, no a ci, którzy się czymś zajmują, jak wychodzi pani minister Leszczyna, żeby odpowiedzieć na te zarzuty Prawa i Sprawiedliwości i mówi, kłamiecie, to nie jest tak, że my zamykamy kierunki lekarskie, po prostu będą zerowe limity. Nie zamykają, tylko będą zerowe limity. Ale zerowych limitów... Nie będziemy przyjmować studentów, ale to nie jest zamknięty kierunek. Zerowych limitów nie będzie, jeżeli chodzi o bardzo poważny problem, który czeka nas, ale już nas dotyka, bo widzimy to na polskich ulicach, widzimy to na naszej zachodniej granicy, kiedy Niemcy podrzucają nam nielegalnych imigrantów do Polski. Donald Tusk na swojej konwencji zapowiadał politykę migracyjną, że Polska musi odzyskać 100% kontroli nad tym, kto, jak, w jaki sposób do Polski się przedostaje. No, ale tyle tylko. Nie poznaliśmy. Ale mamy szczegóły. Mamy? Jednak. Na ich się ogłoszone? 32 miliony złotych na 49 centrów adaptacyjnych, integracyjnych dla imigrantów ma w Polsce powstać. W ramach tego projektu, bo to jest program Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, wsparcie materialne w postaci żywności, materiałów higienicznych, podręczników, wyprawek, nie koniec. Nawet, panie pośle, finansowanie wizyt lekarskich. W momencie, kiedy Polacy nie mają tych możliwości, bo szpitale bankrutują, bo NFZ nie przesyła pieniędzy polskim szpitalom, dla imigrantów pieniądze się znajdą. To może to będzie ten lekarz na telefon. No właśnie, może będzie dzwonił. Szanowni państwo, w zeszłym tygodniu... Tych panów, których w ramkach pokazujemy. W zeszłym tygodniu wychodzili ministrowie obecnego rządu i mówili, że już 200 milionów zostało przekazanych dla powodzian.
200 milionów, a tu dla nielegalnych imigrantów już w tym momencie 432 miliony złotych. Więc widzimy, jakie są priorytety obecnego rządu. Warto zwrócić uwagę na to, że według informacji, które do nas docierają, te ośrodki mają zabezpieczyć obsługę, nazwijmy to, tych imigrantów, którzy będą mieli się integrować, choć za chwilkę też o tym, jeśli państwo pozwolą, powiem kilka słów, mają zapewnić pewną integrację, formę integracji dla około 3,2 miliona osób. Ponad 3 miliony osób ma być tam integrowanych. No to co oni planują? I oczywiście nie możemy mieć wątpliwości, co robi Donald Tusk w tym momencie. On oczywiście twardo mówi, nie wpuścimy nielegalnych imigrantów, my będziemy najtwardsi z najtwardszych, ale to mówi. A robi zupełnie coś innego. Przecież ten zespół prokuratorów, który bada potencjalne nadużycia Straży Granicznej, wcale nie zniknął. On wciąż istnieje. Jednocześnie mamy do czynienia z sytuacją, w której został już przyklepany pakt migracyjny. Za chwilę, kiedy skończą się wybory prezydenckie. Bo miejmy świadomość, że wybory prezydenckie są punktem, do którego układany jest całkowicie nierealny budżet. Do wyborów prezydenckich będzie w miarę okej. Okay. Później się to budżet, kwestie związane z budżetem posypią. Z migracją będzie podobnie. Do wyborów prezydenckich będzie twardy, mocny, będzie mówił, a później niestety może dojść do tragedii. I tutaj chcę zwrócić uwagę na te ośrodki, które mają zajmować się integracją migrantów, w domyśle nielegalnych imigrantów. No to zwróćmy uwagę, co się wydarzyło w Niemczech, w takich tych ośrodkach. One też miały integrować, tylko one radykalizowały tych, którzy przyjeżdżali. One sprawiały, że ci ludzie zbierali się w grupy, radykalizowali się, nie chcieli się łączyć ze społeczeństwem i doprowadziło to do sytuacji, które są tragiczne na niemieckich ulicach, na ulicach Francji, Wielkiej Brytanii, tych wszystkich krajów, które nie postąpiły tak, jak postąpiło Prawo i Sprawiedliwość i nie powiedziało, że nie przyjmujemy nielegalnych imigrantów, bo dla nas bezpieczeństwo Polaków jest ważniejsze. Platforma tyle mówiła o piekle kobiet. Piekło kobiet jest wtedy, kiedy kobiety nie mogą wyjść na ulicę, bo mogą zostać napadnięte przez agresorów seksualnych. No to jest wtedy prawdziwe piekło kobiet, kiedy kobiety muszą żyć w ciągłym strachu, a tak jest w wielu krajach Europy Zachodniej, które na własne życzenie zniszczyły swoje własne kraje. Na własne życzenie, a teraz chyba chcą się z nami podzielić tym problemem. Tak, a teraz chcą się podzielić tym problemem, no ale na szczęście mamy Donalda Tuska, który kiedyś powiedział, że on zawsze był asertywny wobec Angeli Merkel, na to sala studentów raczej mu przychylnych wybuchła śmiechem. No więc może... Rzeczywiście uważa pan, że Donald Tusk nie da się ograć Unii Europejskiej? Znaczy, panie redaktorze, może pana zadziwi, ale tak, Donald Tusk nie da się ograć Unii Europejskiej. On będzie robił wszystko świadomie. On świadomie przyjmie nielegalnych imigrantów, on świadomie doprowadził do tego, że procedura nadmiernego deficytu została Polsce przyznana, choć nie było żadnych podstaw, można to było spokojnie zablokować. Ja jestem przekonany, że on to robi świadomie, że to nie jest tak, że go ograli jak dzieciaka, choć tak to wygląda oczywiście, ale uważam niestety i to mówię z wielkim ubolewaniem, że on to robi świadomie i rzeczywiście nie jest ogrywany, tylko z premedytacją strzela do własnej bramki. Czyli mówił prawdę. Czyli mówił prawdę. Szok. I najważniejsze, szok, że PiS nie rządzi. Jest taka grupa wyborców, które właściwie może Donald się wydarzyć Tusk, wszystko, ja wam przypomnę. Donald Tusk właśnie raz powiedział prawdę. Kiedy? Wtedy, kiedy nie wiedział, że kamery nagrywają nadal tę rozmowę. O tej piekielnej, upiornej wiejskiej. Nawiertniczej. Tak. Ta upiorna myśl, że będę musiał siedzieć tam na tej wiejskiej. O, pamiętam. Donald Tusk. Pamiętam. I nie siedzi Donald Tusk na wiejskiej, bo wiele głosowań opuszczonych przez pana premiera. Pytanie, czy dziś przyjdzie na wystąpienie pana prezydenta Andrzeja Dudy. Uważam, to się okaże bardzo... za kilka godzin, panie pośle. Robert Gontarz, Prawo i Sprawiedliwość. Pięknie dziękujemy. Bardzo dziękuję, panie pośle. Naszym studio. Dziękuję serdecznie za rozmowę. A studio obok już w gotowości czeka na państwa Michał Rachoń. Program Jedziemy. Dzień dobry. Dzień dobry, czołem. Podwójne dopio zrobione. Wszystko tak. Wypite, zrobione. To już w zasadzie, słuchajcie, w ogóle to łączenie to się w ogóle może nazywać podwójne dopio. Ja tak sobie myślałem dzisiaj jadą właśnie do naszej... Ale nie widzieliśmy się rano na kawie przy ekspresie. No właśnie. Ale dlatego ja nie byłem pewien, czy na pewno... Było. Kubeczki puste, nasze kubeczki republikańskie. To jest najważniejsze. No jak tam dzisiaj? Oj, dużo tematów. Dużo się dzieje, dużo tematów. Czekamy na wystąpienie prezydenta i zastanawiamy się, czy Donald Tusk przyjdzie, ale też czy państwo Myrchowie się dzisiaj pojawią. No właśnie, no w takim
jakiś taki wczoraj małomówny był pan poseł. Nie wiem. No jeszcze tutaj doszliśmy do wniosku, że będzie musiał do oświadczenia majątkowego dołączyć sztabkę złota, bo milczenie jest złotem i on naprawdę ma to tak. Złoto. Właśnie, poza tym ja nie wiem po prostu po co to przypominać te wszystkie historie. Ja nie wiem, Sławek, ty też o poranku po prostu jakieś samoloty filozofów przygotowujesz. No, nie wiem po co to, po prostu po co to pamiętać takie rzeczy. Jeszcze raz chciałem przeprosić. Do czego nas to w ogóle przybliża, że będziemy mówić o tym, że kłopoty na przykład takiego Sławomira Nowaka, od czego się rozpoczęły. Pamiętasz, tak patrzę też na twój zegarek. Zegarek. Tak po prostu człowiek sobie, przypomnijmy, tam też wszystko trzymało się, przepraszam, ramy, tak to powiedzmy. I chodziło po prostu o to, żeby mi się nie pomyliło. No, przede wszystkim zaczęło się chyba od tego, że na zdjęciu, zdaje się, w jakimś strasznym tabloidzie ktoś został... Tak, pamiętam ten tabloid. Pamiętam, się tak wydaje. Mi się wydaje, że to był taki tabloid, co się na S zaczynał w pierwszej... Ja pamiętam, powiem ci tylko króciutko, bo może warto, że pamiętam ten proces i tam był świadek pana Nowaka, znany bardzo, bardzo znana osoba w polityce i go pytano, bo on miał kupić ten zegarek za pieniądze. No właśnie. Za gotówkę 20 parę tysięcy kupił ten... Ale zegarek. Dlaczego? Potem dziennikarze, słuchaj, bo to jest ciekawe, potem dziennikarze go pytają i mówią, proszę pana, no ale jak to ten zegarek? Mówi tak, dajcie mi już spokój, ja jeszcze nie chcę już o tym mówić, bo zaczynają na mnie mówić pan tik-tak. Jak tak można takie rzeczy robić? Po pierwsze, jak tak można fotografować takie rzeczy, jak na przykład zegarek polityka? No. I tutaj też Adrian Borecki mógłby jednak sobie po prostu wziąć do serca doświadczenia starszego kolegi redakcyjnego. Zdjęcia, jak wygląda ten starszy kolega, to tam pamiętamy, spokojnie. Ale zaglądanie przez okna, kamerowanie, że tam w środku skamerowane, że tam po prostu remont najwyraźniej to jest taki, że tak powiem, rzekomy. Jakieś sugestie, że mieszkają tam. To były haniebne sugestie. Jakbyście sugerowali, że ten zegarek to jakiś tam powinien być wpisany do oświadczenia. No i nie był wpisany i te kłopoty się zaczęły, ale później to tłumaczenie, o którym mówiłeś, ono przecież się rozwijało. To było tak, o ile dobrze pamiętam, tłumaczenia gazetowe, że, znaczy później post factum, że to chodziło o to, że to miał być prezent od rodziny. Od żony między innymi. Że żona nie mogła kupić sama, tylko że dała takiemu biznesmenowi, dobrze pamiętam, pieniądze. Na literkę W, tak, żeby pamiętam. On poszedł do sklepu, który jest obok Sejmu, tam za gotówkę kupił, ale że to miał być prezent i to wszystko było uzasadnienie, dla którego po prostu ten tik-tak się zgubiono rachunek, bo mało kto bierze rachunek za zegarek wart ponad 20 tysięcy złotych. No, i nie skserowali paragonu? Nie, właśnie. No, a skoro przecież nie, a też się dziwisz, no, skoro nie wziął rachunku, to nic dziwnego, że nie wpisał do oświadczenia majątkowego. A ponieważ istniał już precedens, nie wiem, może mylę kolejność, ale chyba precedens istniał, że wcześniej samolotu nie wpisał do oświadczenia majątkowego pewien wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego Platformy Janusz Palikot, no to po prostu oni uznali, że skoro nie trzeba samolotu, bo filozoficzne usposobienie, no to niby z jakiego powodu taki drobiazg jak zegarek. A poza tym to był mały samolot, to była Cessna, a nie Jumbo Jet. No, a zegarek też nie jest duży, a, więc malutki taki. No, oczywiście, że prostokątny tak. Był, pamiętam. Ale na pewno tak samo. I skoro jest tak, to co się dziwisz po prostu ministrowi sprawiedliwości, profesorowi, pan Adam Bodnar jest profesorem i senatorem jeszcze w dodatku, to co mu się dziwić, że jak go pytają, to on mówi, no przecież o co tu chodzi z tym oświadczeniem, dajcie spokój. Przecież tam na pewno intencje były czyste. No. Że najważniejsze są intencje. Intencje są najważniejsze. To jest okoliczność łagodzona w różnych sprawach. Więc przy tym podwójnym dopio, po prostu porannym, dajcie sobie spokój, żeby przypominać takie rzeczy. No i tu jakieś inne tematy poruszymy. Tak, coś znajdziemy, co? No dobrze. Drodzy Państwo, już za chwilę Michał Rachoń, jedziemy, więc zostajemy z domem wolnego słowa, zostajemy na antenie Republiki. Ma, ale jeszcze poczekaj, bo my mamy wczoraj Michał razem z Jarkiem Olechowskim pokazali, jak wyglądają nasze bardzo ambitne plany, które nie mogłyby być zrealizowane dzięki Państwa wsparciu, naszych widzów. Siedziba prawie już gotowa i coraz bliżej jesteśmy na tej drodze, żeby powitać Państwa z nowego już. My się już nie możemy doczekać, Sławek, widziałeś nagrania. Ale kanapa będzie bardzo podobna.
chyba podobni będą prowadzący, to możemy chyba zaryzykować, nie wiadomo, że kanapa prowadzący z państwem się będą spotykać. Tak, ale jeszcze nowego nie wiemy, studia. Czy nie zmienimy luku po Nowym Roku, Sławku, no, jak tam? Myślisz, że ja zmianie fryzury? No nie wiem, właśnie taki drażliwy temat. Ale no tak właśnie widzisz, wszystko jest możliwe, tak chciałam. Bardzo dziękujemy oczywiście za to wsparcie państwu, dziękujemy naszym Bardzo widzom. Państwu dziękujemy, tak, teraz już całkowicie poważnie, bardzo państwu dziękujemy za to, że są państwo z nami. Oczywiście prosimy o więcej, budujemy dom wolnego słowa, ale bez państwa no, nie mielibyśmy takich możliwości. Nasze marzenia się spełniają, państwa marzenia się spełniają. Jesteśmy drugą największą stacją informacyjną w Polsce, tak? Ale z ambicjami na pierwszą. Tak. Już w przyszłym tygodniu. Prawie, ale zupełnie poważnie mówiąc, wygrywamy coraz częściej w porannym paśmie, w wieczornym paśmie z naszymi konkurentami. Ze ale idziemy po więcej. TVN24. I to uda się tylko z państwa pomocą i z państwa wsparciem. Na koniec nasz przyjaciel, zdjęcie pokazujemy. O, proszę bardzo. W gotowości, 11.11, czyli pan Sylwek, Jasio wybiera się. Ale pan Sylwek nie będzie sam, zobacz. O, z Psieckiem może nawet. No. Bardzo państwu dziękujemy. Emilia Wierzbicki. Michał Jelonek i Sławek Jastrzębowski. A już teraz Michał Rachoń, program Jedziemy. Dziękujemy i do zobaczenia.